Samsung zaprezentował właśnie trzy nowe telefony z linii Galaxy S23 na ten rok. To topowe modele. Dwa z nich, czyli Galaxy S23 i Galaxy S23 Plus, różnią się głównie gabarytami. Prawdziwą gwiazdą jest tutaj Galaxy S23 Ultra. Ten bazowy model, czyli Galaxy S23, ma 6,1-calowy ekran. Galaxy S23 Plus jest od niego troszkę większy, ma 6,6-calowy wyświetlacz, a Galaxy S23 Ultra, ten największy, 6,8-calowy potwór, ma do tego inny kształt obudowy. W każdym z tych telefonów mamy do tego ekrany Dynamic AMOLED, odświeżane w częstotliwości do 120 Hz, ale jest jedna różnica. W tym modelu ekran potrafi zwolnić do 1 Hz, a w tych dwóch pozostałych do 48. Do każdego z tych trzech telefonów trafił w dodatku ten sam procesor, więc nie powinny się różnić pod względem wydajności. Jest to najnowszy Qualcomm Snapdragon w wersji specjalnie dla Samsunga. Nie znajdziemy go w żadnym innym telefonie żadnej innej marki. W przypadku Galaxy S23 i S23 Plus zmieniły się też pojemności akumulatorów. Są one o 200 mAh większe niż w porównaniu do analogicznych modeli z zeszłego roku. Galaxy S23 Ultra ma, tak jak S22 Ultra, akumulator o pojemności 5000 mAh. Oprócz tego, co tutaj się zmieniło? No przede wszystkim aparaty fotograficzne. W przypadku tego modelu, czyli Galaxy S23 Ultra, mamy, uwaga, nie 5, a 4 obiektywy, bo to jest laserowy autofokus i jeden z nich może robić zdjęcia o wielkości nawet 200 megapikseli. W przypadku S23 i S23 Plus mamy po 3 obiektywy na każdy moduł foto, robiące zdjęcia o maksymalnej wielkości 50 megapikseli. W przypadku S23 Ultra ten lepszy aparat z większą liczbą obiektywów to nie jedyna różnica. Do tego dochodzi rysik S Pen wysuwany z dołu obudowy, który znamy z serii Note. Zastanawiacie się pewnie, ile to kosztuje? No to ceny zaczynają się od 4600 za S23 w wersji z 8 GB RAM-u i dyskiem 128, a kończą na 8700 za S23 Ultra w wersji z 1 TB pamięci i 12 GB RAM-u. Ceny nie są niskie, ale mam tutaj dobrą wiadomość, bo w ramach promocji na premierę klienci, którzy zakupią Galaxy S23, otrzymają w cenie modelu z bazową pojemnością pamięci, ten z wyższą jej ilością. Jeśli chodzi o kolory, to każdy z trzech nowych modeli, czyli S23, S23 Plus i S23 Ultra, może być dostępny w jednym z czterech, jakie są. Czarne, zielone, kremowy i taki bladoróżowy. Samsung w tym roku mocno stawia też na ekologię. W przypadku modeli z linii Galaxy S23 znacznie więcej elementów, ich podzespołów jest wykonanych z materiałów odnawialnych. I to już nie tylko podzespoły gdzieś ze środka obudowy, ale również te zewnętrzne, jak na przykład guziki, tu właśnie przyciski. Jeśli chodzi o szkło, to ono też jest wykonane po części z elementów odnawialnych i mamy tutaj do czynienia ze Corning Gorilla Glass Victus 2 po raz pierwszy użytym w telefonie. A jeśli już o ekranie mówimy, to warto zwrócić uwagę na to, że w S23 Ultra jest on znacznie mniej zaokrąglony na bokach niż w S22 Ultra. Dzięki temu lepiej, faktycznie, wygodniej leży w dłoni, jest mniejsza szansa, że wypadnie, wysmyknie się. To akurat bardzo na plus. I cały ekran oraz obudowa odróżnia model Ultra od S23 i S23 Plus. Jest zupełnie inny design tego telefonu. Możemy tutaj porównać S23 Ultra i S22 Ultra z zeszłego roku, jakie są faktycznie między nimi różnice i widać, te rogi rzeczywiście są dużo, dużo bardziej ostro zakończone i tak jak krawędzie górne w obu modelach są płaskie, to te krawędzie boczne tutaj są prawie półkoliste, a tutaj są tak ścięte po bokach. Chociaż mamy tutaj telefony z tej samej linii S23, to mają one zupełnie inne pomysły na obudowy, zupełnie inne kształty, zupełnie inne przejścia, to faktycznie są inne telefony. I trzeba przyznać, że S23 Ultra jest dużo droższy od tych dwóch pozostałych modeli, ale czuć, że to jest telefon premium, to jest sprzęt z najwyższej półki, ma odpowiednią masę i materiały, z których jest wykonany, sprawiają bardzo, bardzo dobre wrażenie w dotyku. Niestety ta ramka dookoła troszkę zbiera odciski palców. Wszystkie te telefony będą działać w oparciu o Androida 13 z nakładką Samsunga One UI 5.1, która doczekała się kilku nowych funkcji. Wśród nich są na przykład animowane wideo tapety i do tego dochodzi jedna nowość, czyli zmiana trybu pracy wyświetlacza, zmiana kontrastów, kolorów itd., żeby mniej męczyły wzrok, dostosowująca się do trzech różnych typów warunków atmosferycznych. Do ciemnych pomieszczeń, do światła zewnętrznego w pochmurny dzień oraz do ostrego słońca. Samsung obiecuje przy tym, że te telefony będą naprawdę długowieczne, bo mają dostawać przez 5 lat aktualizację oprogramowania.
mają dostać 4 duże wersje Androida i 4 kolejne wersje nakładki One UI. Zmiany widać też na froncie, bo ekran Galaxy S23 ma nieco więcej płaskiej powierzchni. Nie zabrakło też jednej fajnej nowości, z której niestety nie skorzystamy w naszym kraju. Samsung Galaxy S23 w ramach nakładki One UI 5.1 ma funkcję rozpoznawania takich wrażliwych danych podczas robienia tam zdjęć, screenshotów w galerii. I jeżeli wykryje na przykład, że fotografujemy dowód osobisty, to ostrzeże, że to są prywatne dane, lepiej ich nie udostępniać. Funkcja ta działa przy ustawieniu systemowego języka w telefonie na angielski albo koreański, no bo Samsung jest z Korei i nie ma tej obsługi tutaj języka polskiego. A szkoda, bo to akurat byłoby fajne, przydatne i wygodne. Tak samo niestety nie skorzystamy w Polsce z unikalnych funkcji integrujących smartfony Galaxy z laptopami Galaxy Book, bo te nadal nie są sprzedawane w naszym kraju. Pojawiły się nowe modele, słyszeliśmy już o nich, ale to jedyne co możemy to polizać lizaka przez szybkę, bo Samsung ich w Polsce nie sprzedaje. Z nowymi Samsungami spędziliśmy już kilka godzin i nie ma żadnej wątpliwości, że to są sprzęty z najwyższej półki. Poczynając od S23 przez S23 Plus na S23 Ultra kończąc. To są świetne urządzenia, świetnie wykonane, zachwycają unikalnymi featureami i zabieramy się za ich testy i więcej informacji o nich znajdziecie na spidersweb.pl. Zapraszamy też do naszego drugiego wideo, w którym przyjrzymy się bliżej modelowi S23 Ultra i nowemu aparatowi fotograficznemu.